20 lipca wspominamy świętego Eliasza, proroka. Eliasz to jeden z największych proroków Starego Testamentu. Żył w IX wieku przed Chrystusem. Swą działalność rozwijał zwłaszcza za rządów króla Achaba, a zakończył za czasów króla Ochozjasza. Wspomina go Księga Kronik, ale znany jest przede wszystkim dzięki Księgom Królewskim. Poczynając od 17 rozdziału pierwszej Księgi Królewskiej, przekazuje nam relacje, które ani nie są jednolite, ani też nie pochodzą z tych samych źródeł. We wskazanym rozdziale prorok pojawia się nagle, bez podania jakichkolwiek informacji o jego wcześniejszym życiu. Wiadomo tylko, że przybył z Jordanii. Nie wiemy jednak, jaką miejscowość oznacza Tiszbe w Gileadzie. Jego imię wyznacza równocześnie program działalności. Oznacza bowiem, Jahwe jest moim Bogiem. Eliasz interweniuje w chwili, gdy sojusz Tyru i Samarii, usankcjonowany małżeństwem Izabel z Achabem, zagraża monoteizmowi izraelskiemu. Razem z Izabel w Izraelu zakorzenił się kult Baala, prastarego bóstwa semickiego, czczonego jako pana deszczu i pogody, wegetacji i płodności. Wiara w Jahwe stała się czymś politycznie podejrzanym. Eliasz przeciwstawił się tej politycznej dominacji nad religią. Głosił, że jedynym panem natury jest Jahwe i dlatego przeciwstawiał się kultowi bożka, obwieszczając suszę. Zakończyło ją widowisko na Karmelu, niedaleko górskiego Cypla, gdzie czczono Baal Adonisa. Prorok wzniósł ołtarz, a potem znalazł potwierdzenie dla swojej żarliwej wiary. Kiedy prorocy Baala błagali o stąpienie ognia na ofiarę, prorok Eliasz kpił z nich. A na swój ołtarz przygotowany dla jedynego prawdziwego Boga Jahwe, Eliasz dodatkowo kazał rozlać wodę, aby drwa trudniej zajęły się ogniem. Na jedną krótką modlitwę Eliasza Bóg sprowadził z nieba ogień i strawił ofiarę przez niego przygotowaną. To był wyraźny znak dla ludu, że jedynym Panem Wszechświata jest czczony przez Eliasza Jahwe, Bóg Izraela. Scenę zakończyła masakra kapłanów Baala, a na wieść o tej masakrze Izabel jeszcze bardziej zawzięła się na proroka. Musiał on ratować się ucieczką. Poszedł wtedy na górę Choreb, jakby w pielgrzymce do źródeł wiary Izraela. Doznał tam tego, czego doznali w czasie swojej wędrówki Izraelici, zmierzając do ziemi obiecanej. Bóg objawił mu się nie jak Mojżeszowi, wśród błyskawic i grzmotów, ale pośród delikatnego powiewu, jakby dla uwypuklenia duchowego aspektu tej samej religii. Ukazał mu zarazem przyszłość i zapewnił go o proroczej sukcesji i zmianie dynastii. Potem dowiadujemy się o interwencji proroka w sprawie winnicy Nabota. Wreszcie w pierwszych rozdziałach II Księgi Królewskiej znajdujemy tekst o wyniesieniu Eliasza, a w nich powtórzenia i zwroty, które może częściowo dotyczą Eliasza. Bibliści dyskutują o ich charakterze. Niektórzy sądzą, że poprzez obrazy autor chciał tu opisać rzeczywistość niewidzialną. W każdym razie wpływ Eliasza na następcę, który kontynuował jego dzieło, był ogromny. Malachiasz uczynił z Eliasza prototypa proroka zapowiadającego Mesjasza. A wreszcie sam Chrystus nazwie Jana Chrzciciela Eliaszem, który miał przyjść. Dla współczesnych Chrystusowi Eliasz był już tym, który ucieleśniał nadzieje mesjańskie, prorokiem przebywającym u Boga i żyjącym już życiem Bożym. Nic dziwnego, że dla chrześcijan stał się później wzorem życia doskonałego, a jeszcze później patronem wspólnot mniszych osiadłych na Karmelu. Kojarzy się łatwo z Najświętszą Marią Panną, pełną łaski, żyjącą życiem Bożym w swoim pełnym skromności ukryciu. Grecy wspominali proroka razem z Elizeuszem w dniu 20 lipca. Łacinnicy czynili to początkowo 17 czerwca, a potem poszli za zwyczajem greckim. Zgodnie z katechizmem Kościoła katolickiego numer 61, patriarchowie i prorocy oraz inne postacie Starego Testamentu byli i zawsze będą czczeni jako święci we wszystkich tradycjach liturgicznych Kościoła. Najbardziej znanymi postaciami Starego Testamentu, uznanymi za osoby święte, są oprócz Eliasza także Abraham, Mojżesz, Dawid i Elizeusz. Ponadto również Adam i Ewa, prarodzice rodzaju ludzkiego.
Módlmy się. Wszechmogący wieczny Boże, Ty sprawiłeś, że święty Eliasz, prorok, żył przed Twoim obliczem i gorliwie troszczył się o Twoją chwałę. Daj nam, Twoim sługom, zawsze szukać Twego oblicza i uczyń nas świadkami Twojej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,